a czy miałby się prawa bać CBA, no to należy przeanalizować, od tego jest prokuratura, która prowadzi sprawę rzekomych roszczeń Asira i moim zdaniem byłoby to działanie nielegalne. Nie wiem, dlaczego przed tego typu decyzjami pan minister Grab stwierdza, że byłaby to korzystna umowa. Oczywiście zawarcie ugody w tej sprawie oznaczałoby, że pan El Asir otrzyma pieniądze konkretne i być może byłoby to zakamuflowaną formą zwrócenia mu tego wagi. Dlatego proszę Państwa, naprawdę pilnujcie, co się dalej będzie działo z Wagiu i co będzie się działo w sprawie ugody z El Asirem, w sprawie jego rzekomych zobowiązań Gumaru wobec jego osoby. I proszę Państwa, rzecz niezwykle istotna. Rząd, wiedząc, że ta transakcja nie może się udać, prowadzi ją tę grę do końca. Prowadzi tę grę do końca w imię swoich partyjnych niestety planów. Wiemy, że 6 czerwca miały odbyć się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wiemy, jak ogromne były niepokoje społeczne związane z upadkiem stoczni. Szanowni Państwo, naprawdę rozbudzone nadzieje stoczniowców. Ja czytałem szokującą wypowiedź jednego z działaczy związkowych z połowy maja, kiedy przetarg został rozstrzygnięty, kiedy publicznie stwierdził, że od miesięcy modliliśmy się o takie rozwiązanie. Tak, Donald Tusk wpisał się w modlitwy stoczniowców, wpisał się w nadzieje ich rodzin na pracę. Spełnił, w cudzysłowie spełnił ich nadzieje przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Nie było demonstracji, chociaż wcześniej były, prawda, i uznano z pozoru, że ten ważny problem społeczny został załatwiony. Otóż nie było ku temu żadnych podstaw, żeby tak sądzić. I o to chodzi, proszę Państwa, w sprawie stoczniowej. Szanowni Państwo, kończąc, chciałem Państwa prosić o jedną rzecz. Naprawdę zdaję sobie sprawę z tego, że decydując się na wypowiedzi publiczne, nie nadużywam tego, jak Państwo wiecie, po odwołaniu z funkcji publicznej mogłem zamilknąć i schować się. Mogłem też, i o tym Państwo doskonale wiecie, bo miałem od Państwa mnóstwo zaproszeń, być kilkudniowym celebrytą, który nie będzie wychodził z redakcji. Tak, rzeczywiście przez kilka dni mogłem od rana do wieczora, przez popołudnie, wczesne i późne być wszędzie. Nie chciałem tego robić. To, że występuję publicznie, jest oznaką sprzeciwu tego, co się dzieje wobec mojej osoby, jest oznaką niezgody na to, żeby odbierano mi godność i poczucie honoru, żeby przez dzień w dzień nazywano mnie kłamcą, wykorzystując każde słowo, każdą drobną nieprecyzyjność w moim wystąpieniu. W ten sposób chce mi się zamknąć usta i w ten sposób, mówię to z całą stanowczością, chce się mnie pozbawić wiarygodności przed wystąpieniem na komisjach śledczych, czy na komisji śledczej, bo zakładam, że jest wola polityczna w parlamencie, mniejsza z tym, jaki będzie miała ostateczny kształt uchwała powołująca komisję, ale ta komisja chyba powstanie i niezbędnym będzie przesłuchanie mnie na tej komisji. Jeszcze raz powtarzam. Przeprowadzana jest operacja, w wyniku której przed komisją śledczą ma stanąć świadek Kamiński, zastraszony, zaszczuty, ale jednocześnie w oczach przeciętnego Polaka ma być to świadek kompletnie niewiarygodny. Kamiński to oszust i kłamca. Taki cel jest tej operacji, dlatego zdecydowałem się spotkać z Państwem. Bardzo przepraszam wszystkich spośród Państwa za to, że odmawiałem wywiadu. Zdecydowałem się raz wystąpić tydzień temu i myślałem, że do czasu wystąpień na komisji śledczej nie będzie takiej potrzeby. Naprawdę nie jest to brak zaufania do Państwa, ale no moja świadoma decyzja. Naprawdę nie chcę być tym kilkudniowym celebrytą. Jeśli zdecydowałem się wystąpić, to do tego uznałem, że wymaga tego poczucie przyzwoitości i walka o ważną sprawę. Ja naprawdę nie dam sobie zamknąć ust, ale będę działał w sposób racjonalny i przemyślany. Naprawdę będę to Państwa jeszcze nie raz, do Państwa dyspozycji jeszcze nie raz. Także proszę, nie obrażajcie się na mnie, że nie korzystałem z Waszych zaproszeń, ale proszę, żebyście zrozumieli, w jakiej jestem sytuacji i że używa się wobec mnie. Ja naprawdę nie skarżę się, to nie chodzi o moją osobę, to chodzi o pewną sytuację. Chciałbym, żeby ten przekaz trafił do opinii publicznej. Zobaczcie, co się dzieje. Naprawdę po tym, jak spotkałem się w połowie sierpnia z premierem, używa się wobec mnie struktur państwa polskiego, prokuratury, ABW, aparatu propagandowego rządu, prawda, żeby znieważyć, zniesławić i zaszczuć. Ja będę bronił się do końca, ust sobie zamknąć nie dam. To wszystko, co mam do powiedzenia. Bardzo dziękuję. Tak, jeszcze można pytania?
Bardzo proszę, panie redaktorze. Dzisiaj szef tego oświadczył pisemnie oczywiście, że nie da pan zgody na to, aby pan się dzisiaj wypowiadał i że powinien taką procedurę pan wystąpić. Jest pan nadal pracownikiem CBA i nie może pan organizować konferencji prasowej. Czy spodziewa się pan jakiejś retorki? Proszę państwa, jest to sytuacja groteskowa. Gdyby nie cały kontekst, uznałbym to za sytuację groteskową. Proszę państwa, ja zostałem powołany na funkcję przez premiera rządu polskiego i odwołany z naruszeniem prawa przez premiera rządu polskiego. Moja funkcja, mój stosunek pracy z CBA wynika z tych aktów. To premier mnie powołał swoją decyzją i to premier, mniejsza o to jak oceniam to, odwołał mnie pod końcem kadencji. Ja nie jestem funkcjonariuszem klasycznym służb specjalnych. Nie można porównywać mojej sytuacji formalnej z sytuacją formalną szefów innych służb specjalnych z tego powodu, że ustawa mówi, że ja jestem funkcjonariuszem kadencyjnym. Ja zostałem powołany na 4 lata. Tę kadencję skrócono. Z chwilą, kiedy premier podjął decyzję o moim odwołaniu, nie jestem już funkcjonariuszem CBA. Powiedziałem to panu Wojtunikowi. Powiedziałem, że w mojej rozmowie z nim powiedziałem, że co najwyżej może mi złożyć propozycję, którą z góry odrzucam. Ponieważ byłaby to sytuacja niedobra i niezdrowa i dla mnie, i dla niego. Wiem, że pan Wojtunik nie jest suwerenny w podejmowaniu tych decyzji, że decyzje zapadają bezpośrednio w otoczeniu Donalda Tuska wobec mojej osoby i cel tych decyzji jest dla mnie jasny. Proszę państwa, gdybym ja był funkcjonariuszem, oczywiście nie miałbym prawa, prawda, złamałbym prawo spotykając się z państwem. Ja nie jestem funkcjonariuszem. Złożyłem prośbę o to, żeby wydano mi świadectwo służby. Powiedziałem, że nie jestem funkcjonariuszem w momencie odwołania przez premiera i tyle. Oczywiście ktoś wpadł na genialny pomysł, sprytny pomysł, moim zdaniem mali ludzie, żeby stworzyć mi taką formalną sytuację, że jest dalej funkcjonariuszem, zawieszony, postępowania dyscyplinarne, zamknięte usta, prawda? Nie, nie ma zgody na coś takiego. Nie jestem funkcjonariuszem CBA, jest mi z tego powodu bardzo przykro. Myślałem, że będę 4 lata. Nie wiedziałem, czy premier zdecyduje się przedłużyć mi następną kadencję, bo ustawa mówi o tym, że maksymalnie 2 kadencje szef CBA może być. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, nie jestem funkcjonariuszem CBA i znowu stosuje się jakieś małe, idiotyczne triki, prawda, groteskowe triki, gdyby nie cały kontekst, ktoś mi mówi jako groteskowe, ale jest to dosyć ponure. Panie redaktorze, przepraszam, mnie to w ogóle nie interesuje. Być może zamiast świadectwa służby otrzymam dokument jakiś, prawda, że zostałem zwolniony dyscyplinarnie. Być może. Zapewne odwołam się wtedy do sądu, żeby stwierdzić nieważność tego dokumentu, ale to naprawdę nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Nie ma dla mnie żadnego znaczenia, że jakieś ABW, że ABW odbiera mi certyfikat bezpieczeństwa. Też no, ze śmieszną argumentacją, że ponieważ zostały postawione mi zarzuty przez prokuraturę, może być na mnie wywierana presja. Proszę państwa, przez kogo może być na mnie wywierana presja w związku z tym, że zostały postawione zarzuty?